Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buon Ferragosto. Tak, mamy dzisiaj 15 sierpnia, jest niedziela, we Włoszech trwa Ferragosto, a my stwierdziliśmy, że dzisiaj sobie dajemy spokój, jeśli chodzi o plażę. Mamy taki luźny poranek, więc jedziemy na jakieś pyszne włoskie śniadanie, a później na małe zakupy. Tak, ja bym chciała odwiedzić kilka włoskich aptek, w których można znaleźć, słuchajcie, naprawdę perełki, jeśli chodzi o kosmetyki. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam też w planach pewne marki, które mam nadzieję, że znajdę. Także zobaczymy, jak to dzisiaj się potoczy. Po południu, a w sumie to wieczorem jedziemy do twojego brata, tak? Do Enzo. Tak, druga impreza. Druga impreza. No na taką, słuchajcie, kolację rodzinną z kolejną częścią rodziny Massimo. Zresztą do miejsca, w którym spędzaliśmy wakacje 3 lata temu. Tak. Prawda? No, także zobaczycie co i jak. A teraz zabieramy was ze sobą na zakupy. O! You interrupt me and I interrupt you. A shame. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time, time, time. All of my time, time, time. Now my mind, mind's lost in its thoughts. I want you, you, you. Want only you, you, you. But my heart's all tied up in knots. Amore, come passano le nostre vacanze? Per il momento bene, grazie. Per il momento bene, sei contento di stare qui? Tak. Powiem wam tak, śpimy, jemy, jemy. Jemy. Dużo jemy. Dużo jemy. Drinkujemy. Leżymy na plaży. Korzystamy z morza. Bardzo słońce jest. Dużo słońca jest. Bardzo gorąco. Jak wiecie, akurat trafiliśmy na ten okres cyklonu Lucyfera, tak? Mama mnie. Bardzo jest, słuchajcie, upalnie. Lucifero. Lucifero. Kiedy będzie Madonna? Che c'entra Madonna? È perché c'è Lucifero. È Madonna che fa uscire proprio belle giornate buone, senza caldo. 20 stopni. Ty jak coś wymyślisz, jak wrócimy do Warszawy, to będzie jesień. Tak, masz 40 stopni, to jest bardzo dużo. Bardzo dużo, słuchajcie, prawie codziennie mamy 40 stopni. Jestem z wami też w kontakcie, jeśli chodzi o Instagram. I kilka osób też w tej chwili przebywa we Włoszech i piszecie mi, że jest po prostu tak gorąco, że się żyć nie da. I macie rację, no zobaczcie, ja praktycznie cała się świecę. Nie mam na sobie żadnego podkładu. Jest tak upalnie, jest tak gorąco. Akurat siedzimy w takim miejscu, gdzie mamy tutaj fajny wiaterek i przewiew. Come sto abbronzato? Widać, jak jesteś... No, cappuccino. Cappuccino, tak się śmieję. Słuchajcie, ja i tak jestem już opalona, mimo tego, że cały czas siedzę pod parasolem.
I to jest tylko ta droga z przejścia tylko od parasola do morza. Tak, tylko na wodę. Mhm. Ale jest po prostu upał niesamowity. A my jesteśmy już prawie gotowi. Zaraz jedziemy do brata Massimo, do Enzo na kolację. A jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy, to powiem Wam tak. Z kosmetyków nie kupiłam nic, ale za to kupiłam sobie dwie pary butów. Te, które widzieliście oczywiście w filmie. Pogucza, aspetta, ma dove vai? Vado a prendere la macchina e ci andiamo a mangiare. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten doskonale pamięta, jak 3 lata temu właśnie tutaj w ogrodzie codziennie rano zrywałam świeże figi. Patrzcie, jakie piękne. A tutaj, zobaczcie, mamy drzewko cytrynowe. Cytryny, które już dojrzewają w malutku. Coś wspaniałego. Powiem Wam, że zawsze marzyłam o tym, żeby mieć w ogrodzie albo na balkonie właśnie takie drzewko cytrynowe, no ale... My nie mamy na to klimatu, niestety. Io mi prendo la trebbia, poi mi prendo questo, non mi ricordo come si chiama, figa stuage. E poi questi sono i piccolini, guarda. E questi sono per me. Looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. Buongiorno, buongiorno, dzień dobry kochani, dzisiaj jest 17 sierpnia, dzień moich imienin i właśnie tutaj w tych pięknych okolicznościach będziemy wylegiwać się na plaż. Zobaczcie, coś wspaniałego. Idziemy, troszeczkę możecie zobaczyć okolice i kierujemy się w stronę plaży. Dancing closely together and staying forever young. What about you and I then? Can we two find a way to align with each other? Let's move closer to a new history. Find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. Choose right from wrong.
gotowi do wyjścia. Dzisiaj Max zabiera mnie do jakiejś restauracji, gdzie będziemy jedli najprawdopodobniej pizzę. Jadę ja, Massimo, siostra Massimo Daniela i jej mąż. Nie wiemy jeszcze, czy będą też dzieciaki. I będzie z nami Luisa, siostrzenica Massimo. Także miejsce, do którego jedziemy, jest niespodzianką. Ale słuchajcie, mamy w tej chwili, jak to się mówi, golden hour. Zobaczcie, jak jestem w tym pięknym świetle opalona. Ach, jest cudownie, gorąco. Godzina 20:30 za chwilę, a mamy temperaturę może z 28 stopni. Dobra, a później, na zakończenie, będzie oczywiście tort. Jaki? Polaka. Pokażę wam, jak wygląda. No i będziemy razem próbować, czy rzeczywiście jest taki dobry, jak Włosi się nim zachwycają i o nim mówią, czy też nie. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine. You shouldn't doubt yourself, 'cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Amore, questo è per te. Ti piace? Con Nutella dentro. Sì, questa si chiama torta polacca. No. Guarda, c'è scritto pure qua, vedi? La polacca. Auguri, 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 augu